Naukami przyrodniczymi zajmowałam się chyba właściwie od dzieciństwa, ponieważ od kiedy pamiętam, zbierałam zwierzaczki, chodziłam i zbierałam kwiatki. Jakby ta przyroda gdzieś tam wokół mnie cały czas była. Biologię kończyłam w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim. Wybrałam sobie kierunek molekularny, czyli właśnie taki bardziej genetyczny. Pracę doktorską zaczęłam tutaj w instytucie, natomiast część wykonałam w Baylor College of Medicine w Houston w Teksasie. Doktorat skończyłam w 2009 roku, a od stycznia 2010 roku wyjechałam do Belgii na Katolicki Uniwersytet w Leuven. Ja jestem kierownikiem pracowni cytogenetyki Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka. W naszym zespole pracuje obecnie 16 osób. Naszym takim głównym, przewodnim tematem jest niepełnosprawność intelektualna, dlatego również interesujemy się różnymi zespołami genetycznymi. Znaczy, położyliśmy tutaj nacisk na tą diagnostykę zespołu DiGeorgia w szczególności, ponieważ pod tym względem jesteśmy unikalni w stosunku do całego kraju, także nasi pacjenci z zespołem DiGeorgia, których my u siebie badamy, to tak naprawdę są pacjenci z całego kraju. Zespół DiGeorgia występuje z bardzo wysoką częstością w populacji, ponieważ jest to 1 na 2000 żywo urodzonych dzieci. I tak naprawdę wszyscy pacjenci, prawie wszyscy pacjenci z zespołem DiGeorgia mają taki sam defekt genetyczny. Jest to druga po zespole Downa przyczyna niepełnosprawności intelektualnej. I tak jak wszyscy są w stanie, prawda, rozpoznać i zespół Downa, który jest bardzo charakterystyczny, takie ma bardzo charakterystyczne cechy, tak zespół DiGeorgia jest takim zespołem bardzo niedodiagnozowanym właśnie przez to, że bardzo różnie się manifestuje u tych pacjentów. Taką główną cechą kliniczną jest niepełnosprawność intelektualna, która jest tak bardzo często na pograniczu. To są dzieci albo z taką lekką niepełnosprawnością intelektualną, jak również czasem się zdarzają z ciężką, ale mamy również dwa przypadki pacjentów, którzy skończyli studia. U około 70% pacjentów występuje wada serca. Jest to taka najczęstsza przyczyna, dlaczego pacjenci tak naprawdę trafiają do kliniki. Dla nas genetyków jest to niezwykle ciekawe, prawda? Ponieważ u każdego pacjenta zaangażowane są te same geny, natomiast dają bardzo różne objawy kliniczne. Nad zespołem DiGeorgia pracuje w tej chwili na świecie kilka grup. Mamy takie konsorcjum międzynarodowe, gdzie wymieniamy się swoimi doświadczeniami, znaczy staramy się tak pracować, aby nie pokrywać się w pracy, tylko jakby uzupełniać. Jest to też unikalne w stosunku do innych badań naukowych, gdzie raczej czuje się konkurencję, a nie tą współpracę. Pierwszą metodą, która została zastosowana w projekcie, była porównawcza hybrydyzacja do mikromacierzy. Metoda ta polega właśnie na porównaniu DNA genomowego pacjenta do całego genomu osoby zdrowej. Polega to na tym, że barwimy jakby fluorochromem DNA pacjenta oraz innym fluorochromem DNA osoby zdrowej. Takim najważniejszym narzędziem stosowanym w tej metodzie jest skaner. Skaner ten nam z bardzo dużą dokładnością i bardzo dużą rozdzielczością jest w stanie powiedzieć, czy ilość DNA pacjenta jest taka sama jak ilość DNA osoby zdrowej. Drugą metodą zastosowaną w naszym projekcie jest to technika sekwencjonowania nowej generacji. W tej chwili sekwencjonujemy wszystkie geny i patrzymy, które z tych genów mogą mieć wpływ na fenotyp pacjenta, czyli tak globalnie poszukujemy mutacji u danego pacjenta. Innowacyjność tego projektu polegała przede wszystkim na połączeniu tych dwóch bardzo nowoczesnych metod. Były oczywiście wcześniej projekty naukowe dotyczące zespołu DiGeorgia, natomiast dopiero te nowoczesne metody dały nam możliwość na pełne badanie genomu pacjenta. Wcześniej naukowcy musieli się skupiać na pojedynczych genach. W tej chwili my jakby ten genom pacjenta traktujemy bardzo tak ogólnie, znaczy badamy go całego.
i dopiero z tej informacji o całości wybieramy rzeczy, które nas interesują. Wcześniej to zagadnienia były trochę inaczej postrzegane. Najpierw naukowcy mieli pewną jakąś ideę, które geny mogą być odpowiedzialne, zajmowali się tymi genami i dowodzili, czy są, czy nie są odpowiedzialne za jakieś cechy kliniczne. W tej chwili to podejście trochę się zmieniło. Jeżeli chodzi o Polskę, to na pewno jesteśmy głównym ośrodkiem, który zajmuje się zespołem delecji 22Q11 na taką skalę. Mamy rzeczywiście pacjentów z całej Polski. Nasz projekt, w ogóle nasza praca dąży do tego, abyśmy jak najbardziej poznając tą chorobę, potrafili powiedzieć, czego tak naprawdę w organizmie brakuje, że ujawniają się takie cechy kliniczne. Jeżeli będziemy wiedzieli, czego brakuje, to być może kiedyś będziemy potrafili wprowadzić jakieś substytuty tych genów, których tutaj mamy mutacje czy mamy uszkodzenie i będziemy mogli pomóc tym pacjentom już na bardzo wczesnym etapie rozwoju, nawet prenatalnie, czyli jakby podając być może miejscowo pewne rzeczy. Oczywiście terapie genowe są wprowadzane, ale to nie są terapie, które jakby działają na cały organizm rozwijającego się człowieka. Nauka nie jest jedyną rzeczą, która mnie angażuje. Codziennie rano przed pracą jeżdżę na Służewiec, gdzie uczestniczę w treningu koni wyścigowych. Mam również swojego konia, który jest przygotowany do wyścigów. Praca naukowca to jest rzeczywiście 24 godziny, 7 dni w tygodniu, bo zarówno kiedy pisałam swój doktorat, jak i teraz, jak piszę różne prace naukowe, czy granty, czy przygotowuję się w tej chwili do składania habilitacji, no to tak naprawdę trudno to wszystko zrobić w ciągu tych, powiedzmy, 8 godzin, kiedy się siedzi w pracy. Zazwyczaj takie rzeczy robimy albo popołudniami, albo w weekendy. Tym wytchnieniem moim porannym jest jazda konna, gdzie rzeczywiście wtedy ta głowa zostaje przewietrzona i mam tą energię do dalszej pracy na cały dzień. Marzeń związanych z nauką mam oczywiście bardzo wiele. Są to kolejne projekty, które się rodzą w mojej głowie. Znaczy, moim marzeniem jest to, żeby to finansowanie nauki polskiej było może nie tyle, że lepsze, dlatego że w tej chwili bardzo się to wszystko poprawiło i rzeczywiście jest do czego wracać. Mam nadzieję, że wiele osób będących w mojej sytuacji, będących spędzających część pracy naukowej za granicą, będzie coraz bardziej jakby zachęcane przez polski system do tego, aby wracać do Polski. Fajnie by było, gdyby te możliwości w tej chwili stały się większe, ponieważ bardzo wiele młodych ludzi, którzy mają ogromny potencjał, no nie mają po prostu możliwości się zaczepić w Polsce, więc myślę, że to jakby takie otwarcie się tej nauki, prawda, na nowe myśli, na nowych młodych członków byłoby rzeczywiście bardzo dla polskiej nauki korzystne.